Ktoś zdecydował, że należy sięgnąć po coś, co leży na wyciągnięcie ręki, czyli węgiel leżący bardzo płytko i o wiele gorszej jakości niż ten, który leży głęboko. Na terenie Imielina mają powstać zapadliska 6 metrów, 5 metrów, 4 metry i tak nawet jak stoimy, ta droga ma się nachylić w tamtym kierunku za mną o około 2 metry, 1-2 metry. No i jednocześnie nie przedstawia się nam rozwiązań. Mieszkańcy nie mają nic do powiedzenia, po prostu nic. Możemy sobie zrobić protest taki czy inny, możemy pisać tony pism do różnych osobistości, ale no niestety prawo jest jakie jest i my nie możemy decydować na temat wydobycia węgla, mieszkańcy. Przede wszystkim powinna być jeszcze raz przeprowadzona analiza oddziaływania na środowisko, ale tym razem rzetelna, a nie zrobiona na potrzeby i dla uzasadnienia, że to wydobycie jest konieczne. Zagrożony jest zbiornik Dziećkowice. Zbiorniki te są bardzo ważne, ponieważ zaopatrują mieszkańców Górnego Śląska w wodę. Zagrożony jest gazociąg średniego ciśnienia, który zaopatruje w gaz pod Beskidzie. Nie mówię już po prostu o lokalnych naszych domach, infrastrukturze miasta. Grożą nam podtopienia, zalewiska i osiadanie gruntu nawet do 12 metrów. Przy całej agresji współczesnego świata należy protestować pokojowo. I dlatego na nasze protesty przychodzą rodziny z dziećmi. Przychodzą ludzie z dzieciakami od takiego malucha przez przedszkolaki. Wszyscy podkreślamy po prostu jedność jako mieszkańcy. Więc wydaje mi się, że to jest fajne po prostu, że ludzie chcą to robić razem, że walczą o swoje miasto.